Przez decyzję tych sędziów płakały miliony kibiców. Na początek lecimy do Turcji i do najgorszej decyzji w historii futbolu. Przenosimy się teraz do 1986 roku. Wtedy broniący tytułu Besiktas grał mecz przeciwko Ankara Guczu. Mecz był bardzo wyrównany i ciągle utrzymywał się wynik 0-0 i nagle... Przepiękny gol strzelony przez... sędziego. Gol został zaliczony, Ankara Guczu wygrało tamte spotkanie. Przez ten mecz Besiktas przegrał mistrzostwo Turcji o zaledwie 1 punkt z Galatasaray. Słyszeliście? 1 punkt. To jest koszmar. W ten sposób Besiktas nie mógł odebrać swojego złotego medalu. Ty jednak możesz zgarnąć swoje złoto i odebrać swoją wymarzoną sztabkę dzięki stronie goldsaver.pl. Goldsaver jest częścią Golden Mark. Być może kojarzycie tego dostawcę, bo działa on na polskim rynku już 12 lat. Jak zainwestować w takie złoto? Nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę, zarejestrować się i zakupić złoto za dowolną kwotę. Ja zainwestowałem 200 zł i od razu wyświetliło mi, ile mam gramów w kruszcu. Zakupy można robić już od 50 zł, czyli tyle, ile kosztował bilet na mecz Polska-Łotwa. Po zakupie całej uncji możesz zabrać swoją sztabkę do domu albo ją sprzedać. Co ważne, nie trzeba kupować całej uncji, czyli 31,1 grama, aby móc ją sprzedać. Spieszcie się, bo inflacja rośnie jak forma Marcina Bułki w Nicei, a Goldsaver pozwala zacząć oszczędzać w złocie już dziś. Co więcej, rejestrując się z moim kodem macie 100 zł do swojej pierwszej sztabki. Ta dodatkowa stówka doda się do waszego konta, gdy będzie wam tyle brakowało do odbioru swojej pierwszej uncji. Dzięki za wszystkie rejestracje z mojego linku i lecimy z materiałem. Druga decyzja sędziowska jest skandaliczna. Gracze Liverpoolu grali mecz przeciwko Tottenhamowi. Spotkanie zapowiadało się znakomicie, bo obydwa zespoły były niepokonane do momentu tego starcia. Kibice oczekiwali na wyśmienity spektakl na boisku, ale ten spektakl został zrujnowany przez sędziego. Słuchajcie tego. Liverpool ciągle remisował z Tottenhamem, ale The Reds wyprowadzili zabójczy kontratak. Fantastyczne trafienie Diaza. Kolumbijczyk fenomenalnie wykończył tę akcję, ale sędziowie widzieli tam offside. Popatrzcie teraz na ten moment podania do Diaza. Czego oni tam się naćpali na tym warze? Okazało się, że sędziowie za szybko sprawdzili tę akcję i system nie pokazał im linii spalonego, przez co podtrzymali decyzję sędziów boiskowych. To jest jakiś żart. Wyobraźcie sobie, że Liverpool przegrał to spotkanie 1-2 i do tego dostali czerwoną kartkę. Po meczu Rada Sędziowska w Premier League przyznała, że był to koszmarny błąd sędziów. A kiedy do mediów wyciekło to wideo z wozu VAR, wylała się fala hejtu na arbitrów tego spotkania. Powiedzcie mi, jaki jest sens, żeby było tylu sędziów w jednym meczu, jeśli robią oni takie błędy? Przenosimy się teraz do 2010 roku, kiedy Niemcy i Anglia spotkały się w 1/16 finału Mistrzostw Świata. Cały świat oglądał to spotkanie. Niemcy strzelili szybko 2 gole, ale Anglicy odpowiedzieli trafieniem kontaktowym. A potem przycisnęli Niemców i stało się to. Lampard! Frank Lampard strzelał z dystansu i... Wszyscy widzieli, ja, ty, Lampard i cały stadion, że piłka przekroczyła linię bramkową. Wszyscy widzieli, oczywiście z wyjątkiem sędziego. Patrzcie sami, przecież to nie jest kwestia milimetrów. Piłka była zdecydowanie za linią bramkową. Jak to możliwe, że sędzia tego nie zauważył? Mam nadzieję, że po meczu sędziowie poszli do okulisty, bo to co zrobili jest wstrząsające. Anglicy przegrali 1-4 i odpadli z mundialu, a mogło być 2-2 i nie wiadomo jak potoczyłby się ten mecz. Po tym mundialu do FIFA docierały skargi o tym, że muszą oni wprowadzić technologię goal line, która zapobiegnie takim fatalnym sytuacjom. FIFA się zgodziła i od 2014 roku każda liga posiada tę technologię. Jednak mimo nowej technologii sędziowie znowu dali popis. Przenosimy się teraz do 2020 roku. Tym razem w meczu pomiędzy Sheffield United a Aston Villą rozegrał się dramat. Obydwa zespoły walczyły jak lwy w tym spotkaniu. W szczególności Sheffield, które walczyło o utrzymanie. Kilka minut przed końcem pierwszej połowy Sheffield dostał rzut wolny i patrzcie co się stało. Bramkarz Aston Villi Orjan Nyland wszedł z piłką do swojej bramki. Widać było, że futbolówka przekroczyła linię, a Norwek wpadł do bramki ze sporym impetem. Nawet mina Nylanda wyglądała, że jest już pogodzony ze swoim błędem i stratą gola, ale sędzia Michael Oliver nie uznał tego trafienia. Na pytanie dlaczego tak zrobił odpowiedział, że nie dostał sygnału na zegarek o przekroczeniu przez piłkę linii bramkowej. Po meczu operator technologii Goldline przeprosił, tak samo jak sędziowie, za swój błąd, a raczej wielbłąd. Ale to nie jest najgorsze. Najgorszy jest fakt, że Sheffield United zremisowało to spotkanie i spadło z Premier League.
Czasami mam wrażenie, że sędziowie robią to wszystko specjalnie, żeby było o nich głośno. Jednak kolejny przypadek spowodował, że cała Nigeria eksplodowała ze złości. Przenosimy się teraz do 2018 roku. W trakcie Mistrzostw Świata w ostatnim meczu grupowym Nigeria podejmowała Argentynę. Wiadomo było, że Chorwacja wychodzi z grupy z pierwszego miejsca, a Islandia odpada z turnieju. Pojedynek musiał się rozegrać między tymi dwiema ekipami. Spotkanie elektryzowało kibiców na całym świecie. Najpierw Messi zaliczył fantastyczne trafienie. Potem Nigeria wyrównała po golu z karnego. Przy remisie Argentyna odpadała z turnieju, bo Nigeria miała lepszy współczynnik zdobyczy bramkowych. Przechodzimy teraz do drugiej części meczu. Zostało 13 minut do końca spotkania i stało się to. Ewidentnie Marcos Rojo dotyka piłki ręką w polu karnym. Chyba się zgodzicie, ale co jest najgorsze, turecki sędzia Çakır w ogóle nie chciał sprawdzić tego zagrania na VAR-ze. To jest absurd. Minęło 6 minut od tej akcji i Argentyna zdobyła decydujące trafienie. Tym samym Çakır wypaczył wynik spotkania i Nigeria musiała się pakować. Pakować się musiał Byron Moreno. Dosłownie. Zrujnował wielkie widowisko w trakcie Mistrzostw Świata w 2002 roku. W trakcie Mistrzostw Świata w Korei i Japonii Korea grała z 12 zawodnikiem, którym był sędzia. W 1/16 finału Korea Południowa grała przeciwko Włochom i wyobraźcie sobie, że Koreańczycy wygrali 2-1. Wszystko dzięki ekwadorskiemu sędziemu. Patrząc na to spotkanie z obecnej perspektywy, to od pierwszego gwizdka w tamtym meczu Moreno miał jedno w głowie. Zniszczyć Włochów. Gra Koreańczyków to nie była gra w piłkę, a raczej zabawa w sztuki walki. Powinni oni dostać kilka czerwonych kartek. Wyobraźcie sobie, że Ekwadorczyk wyrzucił z boiska legendarnego Francesco Tottiego za jego zdaniem nurkowanie. Popatrzcie na tę sytuację. Ja akurat z tej perspektywy widzę faul, a na pewno ktoś taki jak Totti nie nurkuje. Jakby tego było mało, to w kolejnej sytuacji nie było spalonego, a to była 200% szansa dla Włochów na strzelenie bramki i awans. Potem Koreańczycy trafili złotego gola w doliczonym czasie gry i dzięki sędziom awansowali nawet do półfinału tamtych mistrzostw. Co ciekawe, sędzia Byron Moreno nie jest już sędzią. Siedział w więzieniu. W 2010 roku został złapany na lotnisku w Nowym Jorku za posiadanie 6 kg heroiny, a potem wrócił do Ekwadoru. Czy myślicie o tym samym co ja? Tak też mi się wydaje, że Koreańczycy kupili tego sędziego. Co ciekawe, sami mieszkańcy Korei tak myślą. Kolejny sędzia Felix Brych zachował się fatalnie, bo nie sprawdził przed meczem siatek bramkowych. Przenosimy się teraz do 2013 roku. Wtedy Hoffenheim grało z Bayerem Leverkusen. Było to bardzo wyrównane spotkanie. W pewnym momencie Bayer dośrodkowywał i stało się to. Popatrzcie na strzelającego. Wiedział, że trafił boczną siatkę, ale... Okazało się, że boczna siatka miała dziurę i akurat dokładnie w to miejsce strzelił Kiesling. W ten sposób wydawało się, że piłka trafiła do siatki. Wyobraźcie sobie, że sędzia zaliczył to trafienie i Bayer wygrał tamto spotkanie 2-1. Stefan Kiesling dostawał pogróżki za to, co zrobił. Ale umówmy się, to Felix Brych zawalił sprawę po całości. W następnej sytuacji sędzia spowodował, że cały kraj płakał. To był wieczór, który kibice Irlandii zapamiętają na zawsze. Przenosimy się teraz do 2009 roku, do eliminacji Mistrzostw Świata. Wtedy po zwycięstwie 1-0 na wyjeździe Francja podejmowała w drugim spotkaniu Irlandię, już na własnym boisku. Irlandczycy świetnie otworzyli to spotkanie, bo po trafieniu Keena wyszli na prowadzenie. Irlandia wtedy wyglądała bardzo dobrze, na tyle dobrze, że doszło do dogrywki. Niestety, ale w 103 minucie stało się to. Thierry Henry dotknął dwukrotnie piłki ręką po dośrodkowaniu. Słyszeliście? Dwukrotnie. A potem podał piłkę do Williama Gallasa, a ten wykończył akcję. Sędzia Martin Hansson nie zauważył tej ręki i to Francja, nie Irlandia, pojechała na Mistrzostwa Świata do RPA. To, co teraz usłyszysz, zwali cię z nóg. Przenosimy się do 2021 roku i Pucharu Narodów Afryki. Wtedy Mali podejmowało Tunezję. Jedyną bramkę w tym spotkaniu dla Mali strzelił w 48 minucie Ibrahima Kone. Potem mecz toczył się aż do 90... Nie, do 85 minuty. Tak dobrze usłyszeliście. Sędzia Yannis Ikazwe postanowił zakończyć mecz 5 minut przed czasem. To oburzyło Tunezyjczyków, którzy przegrywali. Potem znowu sędzia wznowił mecz, ale przyszła 89 minuta i... Znowu zakończył mecz przed czasem. Jednak już nie wznowił meczu. To był skandal. Po meczu oficjele przepraszali Tunezyjczyków za zachowanie sędziego, tłumacząc, że dostał on udaru słonecznego i nie wypił wystarczającej ilości wody. Szczerze to nie wiem, skąd oni biorą sędziów na tak ważne mecze. To jest absurd. Kliknij i obejrzyj kolejny film na moim kanale Czar Futbolu. Na pewno nie pożałujesz.